jest sporo. A kto wie, co to są dopalacze? Ryka w górę, proszę. Kto chce powiedzieć, co to są dopalacze? Nowy rok szkolny, nowe tematy i cykl. Cykl spotkań w ramach Kina na temat. Tak, to jest nowy cykl oparty na kinie na temat, jednak wspólnie z policją, głównie tutaj z panem Sylwestrem Lewandowskim, przygotowaliśmy taki projekt, który ma wspierać działania profilaktyczne szkół. Dzisiaj wystartowaliśmy film Emmy, film o piosenkarce Amy Winehouse, a tuż po filmie porozmawiamy z młodzieżą o problemie dopalaczy, narkotyków i innych używek. Projekt Dobre Kino z Dawką Wiedzy to projekt, którego harmonogram przygotowaliśmy już na cały rok szkolny. To są spotkania, w których wspierają nas znakomici eksperci. Każda ze szkół dostała już wykaz. Zainteresowanie jest ogromne, także cieszymy się bardzo. Każde seanse wypełniają nam się już po brzegi, już mamy rezerwacje na każdy kolejny, następny seans. Także cieszymy się bardzo. Myślę, że każde spotkanie będzie ciekawe i młodzież wyniesie coś więcej z kina niż tylko obejrzy film. Jakie jeszcze tematy będą oprócz dzisiejszego? Co nas czeka w ciągu roku? Może kilka przykładów. Porozmawiamy między innymi o prostytucji nieletnich. To będzie kolejny temat, który zaplanowaliśmy na 19 listopada, ale przed nami także będzie o młodocianych ciążach. Porozmawiamy także o cyberprzemocy. Także to są tematy bardzo aktualne, dotyczące każdego z nas, a przede wszystkim młodzieży. Wymyśliliśmy te tematy, żeby przestrzec każdego z nich i mam nadzieję, że pomożemy. Tak dokładnie nie wiemy, co się w nich zawiera. Tam może być jakiś płyn do naczyń albo krew i dlatego tak się zachowujemy, bo to są substancje, których nasz organizm totalnie nie toleruje. Trucizny, tak? Na co dzień spotyka pani się właśnie z takimi przypadkami, z dopalaczami tak szeroko rozumianymi, z narkotykami. Na czym polega pani praca? Wspólnie z kolegą stanowimy dwuosobowy zespół, który właśnie zajmuje się profilaktyką wśród młodzieży. Spotykamy się z młodzieżą podczas tych spotkań, właśnie uczulamy młodzież na temat zagrożeń, które może ich spotkać. No i oczywiście przede wszystkim mówimy o odpowiedzialności prawnej i karnej. Czyli ta profilaktyka polega niejako na utożsamianiu, na tym, żeby po prostu młodzi, którzy dopiero wkraczają w taki świat, powiedzmy w cudzysłowie dorosłości, dowiedzieli się, że sankcje karne, tak, że jakie niebezpieczeństwa na nich czekają prawne i takie społeczne. Tak, tutaj przede wszystkim podczas tych spotkań chodzi nam o to, żeby młodzież miała wiedzę na temat odpowiedzialności tej karnej i prawnej, ponieważ nie oszukujmy się, oni nie zawsze wiedzą, w jakie granice wiekowe wchodzą w tą kwestię odpowiedzialności, że gdy kończą właśnie 17 rok życia, to zaczynają odpowiadać już jak osoby dorosłe. Czy w trakcie tych spotkań oni są zdziwieni nagle, że coś za to grozi, że to jest nielegalne? No bo niekoniecznie muszą mieć tą świadomość tego, że tak rzeczywiście. No tak, bardzo często właśnie nie mają tej świadomości, jeżeli właśnie chodzi o te granice wiekowe i też czasami, że niektóre zachowania kwalifikują się już pod odpowiedzialność czy prawną, czy karną. Związki chemiczne, które są dodawane, to na przykład cyjanowodór, środki do odkażania rur, trutka na szczury, następnie mamy naftalen. Na co dzień pracuję w poradni, diagnozuję, także prowadzę badania pedagogiczne, a także prowadzę zajęcia profilaktyczne w szkołach w Grudziądzu i w powiecie. No właśnie, co z tych badań wynika? Jeżeli chodzi właśnie o dzisiejszy temat, czyli o dopalacze, no teraz to już nie są w sumie dopalacze, to są już narkotyki. Głównie to z moich warsztatów profilaktycznych, bo tak na co dzień spotykam się z młodymi ludźmi. No powiem tak, problem jest, istnieje i on jest właściwie... No. Jak duże to jest zjawisko, bo zawsze się właśnie zastanawiamy, czy rzeczywiście no, różne statystyki można, że tak powiem, doczytać gdzieniegdzie, że czasami nawet takie, że prawie każdy z tych młodego grona chociaż raz spróbował tego narkotyku. Powiem szczerze tak, w każdej klasie, w której ja prowadzę zajęcia, większość klasy wie, gdzie, do kogo uderzyć, że zadzwonić, aby dostać narkotyki. Czyli ten taki czarny marketing działa bardzo dobrze. Dokładnie, to nie ma problemu, tak? Mam klasy w niektórych szkołach, gdzie młodzi ludzie w ciągu 5 minut mogą mi załatwić numer telefonu, wiedzą, kto jest dealerem na ich osiedlu. Relacje, jeszcze raz relacje prawidłowe przede wszystkim między rodzicami. Jeżeli rodzice was słuchają i wy widzicie, że między waszymi rodzicami są prawidłowe relacje, czyli jest ta miłość, to też macie przykład, wzorzec i nigdy nie będziecie szukać też tych
złych takich nawyków. Właśnie jak takie przypadki się kończą? Jak to wpływa na takiego młodego człowieka, na naukę, na środowisko, otoczenie rodzinne? No powiem tak, ja ponadto także pracuję z osobami chorymi na schizofrenię i nie mam już... Tak, bo powiedzmy, że czasami to są też, że tego typu specyfiki powodują uszkodzenia fizyczne mózgu. Dokładnie tak, jak każda używka, czy to papieros, czy alkohol, czy to narkotyki, zawsze tutaj uderza w nas, w nasze komórki w mózgu. I teraz tak, jak ja pracuję ze schizofrenikami, to zawsze już mam taki problem, że mam podwójną diagnozę. To znaczy, że to są i schizofrenicy, ale też uzależnieni od, w zależności od takich używek. I teraz młodzi ludzie w ogóle sobie z tego nie zdają sprawę, że jeżeli w ich rodzinie ktoś miał problem, czy to narkotykowy, czy na przykład już w genach mają zapisane tak, że no, jestem bardziej podatny na te wszystkie problemy, to wtedy ja mam łatwość tego, że ja w przyszłości także mogę zostać czy tym narkomanem, czy tym. Nigdy nie ma pewności, zażywając używkę. Nikt z nas właściwie takiej pewności. Są takie grupy ryzyka. Dokładnie. Każdy z nas, otwiera się jakieś furtka, tak? Teraz pytanie, nie znając swojej właściwie no, genów, tak? No nie wiemy, co nam dalej, co dalej się zrobi, tak? Część osób oczywiście może sobie zapalić sporadycznie, nic się nie stanie, ale część osób ma łatwość w uzależnieniu się, tak? Co nie znaczy, że wszyscy będziemy narkomanami, wszyscy będziemy alkoholikami, ale oczywiście, tak jak zawsze powtarzam młodym ludziom na moich zajęciach, wszystko jest dla nas, ale nie wszystko przynosi nam korzyść. Często powiedzielibyście swoim przyjaciołom, tak, coś się ze mną dzieje, mam problem, ale wasi przyjaciele też muszą wiedzieć, co zrobić dalej, gdzie zgłosić się, żeby móc wam pomóc. Nie jest to proste. Zapobiegać, tylko sięgając do tej świadomości, bo widzimy czasami takie filmy właśnie dosyć spektakularne, gdzie młody człowiek rzuca się pod wpływem narkotyków, gdzie po prostu już jest taki stan wyczerpania, można powiedzieć. Czy to działa jakoś na wyobraźnię, czy są też inne jakieś sposoby, może bardziej delikatne? Czasami młodzi ludzie mówią mi, że tak, że działa na przykład historia Magika z Paktofoniki, czy tutaj historia Emi, którą teraz oglądamy, że nie przypuszczali, że to aż tak może pociągnąć sobie takie skutki. Ale wiem jedno, że jeżeli w domu o tym się nie będzie rozmawiało, o swoich emocjach, uczuciach, w szkole, jeżeli nie będą prowadzone takie chociażby lekcje, żeby krótko porozmawiać, co ja czuję, z czym mam problemy, no to z tym będą coraz większe problemy, tak? Dla mnie najważniejsza profilaktyka jest w domu. Jeżeli nie będzie tej zainteresowania w domu, nie będzie tych podstawowych potrzeb. I w szkole też. I oczywiście tak jak w szkole, tak? Nauczyciele na pewno będą, jakby razem, tak wspólnie, tak szkoła i rodzice, razem wspólnie przeciwko tej ogromnej machinie, bo to jest biznes. To są niepotężne pieniądze, za którym tym stoją, tak? Właściwie muszę powiedzieć, jak już tutaj rozmawiam ze specjalistami, że na naszym rynku nie ma czystej marihuany. To każdy jak gdzieś tam sobie, gdzieś tam w własnym ogródku, to nawet już sprowadzając te roślinki, tak, ziareneczka, one już są nasączone pewnymi substancjami, które chcą, żeby dalej zamawiać i dalej. Więc na tym stoi wielki, wielki przemysł. A naszą jedyną, uważam, lekarstwem to jest wielkie takie porozumienie i na to, żeby młodzi ludzie przede wszystkim byli słuchani, żeby ich wysłuchać, żeby dać im powiedzieć o tym, co żyją, ale też, żeby oni nie mówili się bawić o swoich uczuciach, emocjach. Jestem zdenerwowany, to mówię o tym, że jestem zdenerwowany. Właśnie. I tutaj jest moje pytanie. Jak Państwo sami widzicie, tych rąk osób, które chciałyby się tutaj zgłosić po pomoc do psychologa, nie ma zbyt wiele. Jak zachęcić młodych ludzi, żeby chcieli właśnie po taką pomoc fachową zgłaszać się do odpowiednich instytucji? Gdzie ma się zwrócić rodzic, który zauważy jakieś niepokojące u swojego dziecka objawy, które mogą w pewien sposób sugerować mu, że na przykład zażywa narkotyków? Gdzie nauczyciel? No i gdzie ewentualnie sam właśnie ten młody człowiek, który nagle się zorientuje, że coś jest nie tak, że zaczyna być na przykład uzależniony? Przede wszystkim, tak jak pan zauważył, jeżeli rodzic już zauważy, że jest jakiś problem i przyzna się do niego, to już jest połowa sukcesu. I teraz można się zwrócić do pedagog, psycholog, które są w szkole, do wychowawców poszczególnych. Można się zwrócić do nas, do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Można się zwrócić do Centrum Profilaktyki, które jest w Grudziądzu. Można do policji, tak, do poszczególnych komend, do posterunków, którzy też udzielą wsparcia. A proszę mi wierzyć, że dzisiaj już nie mamy takiego problemu jak kiedyś, że nie wiemy, dokąd trafić. Wystarczy w Google wpisać sobie, jaki potrzebuje ośrodek, czy potrzebuje jakiego terapeutę i można to spokojnie sobie znaleźć, ale tak jak pan zauważył, jeżeli najpierw musi robić sam, zauważyć i przyznać się, że mamy jakiś niepokojący objaw, a z tym jest najwięcej problemów, żeby przyznać się przed samym sobą, że moje dziecko ma z tym problem.